Zdecydowanie bardzo czujne powinny pozostać osoby, które przyjmują leki nadciśnieniowe. Grup leków nadciśnieniowych mamy naprawdę wiele. Są to np. leki moczopędne, czy też na przykład inhibitory konwertazy angiotensyny. I tutaj możemy powiedzieć, że są to leki, które sieją najsilniejsze spustoszenie w ciele chorego, gdyż powodują najwięcej niedoborów w organizmie człowieka. Leki te wypłukują potas z naszego organizmu, ponieważ hamują jego zwrotny wychwyt w nerkach. Po drugie, leki te okradają ciało chorego z cynku, który jest bardzo ważny dla zdrowia naszego ciała. Kolejno leki te wypłukują magnes z naszego ciała, ale to niestety nie koniec.